Dzień 15, godzina 10:34. Jestem uratowany. Dzisiejszego poranka obudziłem się, zajrzałem do telefonu, do którego gadam właśnie teraz i patrzę, a tam 1%. I w tym momencie, jak zobaczyłem, że 1% padł mi totalnie, wybierałem się w lekkich troszeczkę nerwach, bym powiedział. Podszedłem parę dobrych kilometrów, zaszedłem na stację. Była tam niesamowicie miła pani, która zgodziła się doładować mi telefon. Posiedziałem gdzieś w pobliżu tej stacji, jakąś godzinkę zjadłem śniadanie, sobie posiedziałem, odpocząłem i mamy to. Mamy 40 przynajmniej procent. Dzisiejsza misja polegać będzie też na tym, żeby ogarnąć troszeczkę wody, bo został mi jakiś litr, coś koło tego. No i lecimy w stronę Solca Zdrój, tam gdzie myślę znaleźć nocleg. Nocowałem tam rok temu. Bardzo chciałem uniknąć tej miejscowości ze względu na to, że jest tam za dużo komarów ogólnie, jest tam dużo stawów sztucznie robionych i w ogóle. No i myślę, zobaczymy tam, co będzie z noclegiem. O ile tam w ogóle dzisiaj dojdę, bo pewnie jest jakieś tam z 30 do 40 kilometrów. Także w drogę. Ochotnicza Straż Pożarna w Łoniowie. Wiedziałem, że można tutaj znaleźć wodę, jak to w Straży Pożarnej. Także jestem uratowany, można lecieć dalej. Do Pacanowa, jak koziołek matołek. Tak jest. Kraków. 141. Prawda jest taka, że Kraków jest w sumie niby po drodze, ale będę planował w ogóle tam nie zachodzić niestety, bo nie jestem turystą i tam nie będę różnych tych nagrań wszystkich tych świetnych miejsc robił i w ogóle. I nie będę tego robił ze względu na to, że tak samo jak z Lublinem będę się starał wielkie miasta omijać, bo po prostu jak wchodzi się do dużego miasta, wchodzi cała doba i dosłownie wychodzisz w nocy. Rok temu z Krakowem miałem taką przygodę, że jak zawsze o jakiejś 18 planuję szukać jakiejś sobie miejscówki, to z Krakowa wyszedłem o godzinie 2 w nocy. Byłem mocno zajechany i chciałem szukać jak najszybciej miejscówki do spoczynku i w ogóle, ale też jak to jest z dużymi miastami, że wszystkie przedmieścia i w ogóle są strasznie zurbanizowane i był z tym problem, ale w końcu znalazłem po paru kilometrach dróżkę w las. Idę dróżką w las, idę jakieś może 1,5 kilometra, patrzę przede mną szlaban, a na nim tabliczka. Jednostka wojskowa. I powiem wam coś. Ja tam wszedłem. Porozglądałem się. Nic naokoło nie było. Jakiś tylko słup antenowy, coś takiego. I stwierdziłem, z racji na to, że jaki byłem zajechany, ja stwierdziłem, że i tak się musimy rozkładać w tym miejscu. Bo ja już bym padł po prostu na ryj gdzieś po drodze. Rozłożyłem się gdzieś tam na oboczu, stwierdziłem, że nawet jeżeli się rozłożę i będę tam niemile widziany, no to nikt raczej mnie nie zabije, tylko powiedzą, żeby wypadł i tam walną mi kopa w dupę i wypadł. No ale tak nie było, wstałem sobie rano, zawinąłem rzeczy jak najszybciej, poleciałem, z nikim nie miałem do czynienia, także nie zachodzę do Krakowa raczej. Wspominałem wcześniej o miejscowości Solec Zdrój, do której chcemy dojść i znaleźć jakiś nocleg, ale zanim Solec Zdrój, to jest przed tym jakieś 10 km miejscowość Pacanów, do którego zajdziemy, odwiedzimy koziołka matołka, byłem tam rok temu, zobaczymy co tam się dzieje fajnego. Jest tam fajne centrum zabaw, coś takiego, a po tym jest właśnie Solec Zdrój. Ale zanim Pacanów nawet, do Pacanowa z tego miejsca mam 43 km, a jest godzina 12:23. Więc to nie jest nawet misja na dzisiaj. Może uda się jutro na wieczór dojść do Solca Zdrój. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No i muszę wam powiedzieć, że dobroć ludzka to nie zna granic. Ja przyszedłem tylko poprosić sympatyczne panie, czy można podładować pół godzinki powerbanka. To ładuje się mi powerbank, telefon. Dostałem zupkę szczawiową, kawkę, jeszcze deserek mały, wodę. Ja nie wierzę, co się dzieje. Miał to być jeden z gorszych dni, a wychodzi na jeden z lepszych. Zajazd pod dębami. Zawidza. Obsługa niesamowicie sympatyczna. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Nie zostaje nic innego, jak zostawić ocenę 6 na 5. Idziemy w drogę. Kraków. 132. Do Pacanowa zostało nam jakieś 34 km z tego, co patrzyłem nie tak dawno. Także oczywiście nie jest to cel na dzisiaj, bo jest godzina za 5:16, także dzisiaj już myślę, że nic się nie będzie więcej działo. Będziemy za jakieś te 2-3 godzinki szukać miejscówy i jutro będziemy w Pacanowie. Mówi do was Karol z buta po planecie. Jestem w takim miejscu, nie ma dookoła nic, łatwo dość się zgubić, jak nie wiadomo w którą stronę jeszcze iść. Ja póki co mniej więcej wiem, też warto wspomnieć, że jeszcze stąd troszeczkę słychać
samochody z szosy. Szukam miejscóweczki, jest tu wszędzie grubo mchu, ale wszędzie walają się gałęzie i szyszki, nie ma jakby równych 2 m2. Trudno jest takie coś znaleźć w ogóle. Już przełaziłem tutaj, nie wiem, z 0,5 km łażąc w takich warunkach i nic tutaj takiego nie ma. Nie wiem, w którą stronę nawet iść, żeby coś znaleźć. Czy bliżej drogi, czy dalej drogi. A to co? O. Śmieci są nawet tutaj. Myślałem, że tutaj człowiek nigdy nie był. Nie no, żartuję. Ten las nawet jest, widać, że sadzony. Drzewa są w rządkach. Nie wiem, gdzie tu... A, jakieś kurcze. Walczyć trzeba z gałęziami, które się wplątują w nogi. Dobra, trzeba będzie gdzieś tu się porozglądać. Jak chcecie, to pomóżcie. O, wbiliśmy się na pana pająka. Już pewnie dziesiątki takich mam na sobie. Nie wiem. Nie. Wychodzimy z powrotem na drogę. Dalej nic nie ma. O. No nic, będę szukał miejscóweczki. Jak coś znajdę, to dam wam znać, bo robi się ciężko. A jest godzina 18:14. W sumie to znalazłem miejscóweczkę jakieś 5 minut po tamtym szukaniu ostatnim. Oznaczyłem ją sobie nożem. Ogólnie nie podoba mi się. Nie podoba mi się tutaj ani troszeczkę, bo będzie dużo roboty w stylu odwalania jakichś tych gałęzi i szyszek, no ale musimy to zrobić i tak. O tutaj to będzie tutaj. Bo są jakieś przynajmniej równe 2 m2. Także dobranoc. A, jeszcze jedno. Jestem aktualnie w takim stadium rozkładania. Namiot jeszcze leży, a ja do tej pory widziałem już 2 kleszcze. Jeden na sobie i drugi na namiocie. A ciekawe, ile nie widziałem. No niedobrze. Nara. Dzień 16, godzina 8:50. Powiem wam, że bardzo szczęśliwie mi się zdążyło wczoraj rozłożyć, bo rozłożyłem się i już położyłem się spać. Zacząłem już coś tam powoli odpływać i zaczęła padać ulewa. I padała calutką, calusieńką noc, aż w sumie praktycznie do teraz. I powiem wam, że właśnie dlatego teraz wstałem, bo już słyszałem, że właśnie nie ma deszczu, więc szybko się zerwałem i szybko cyk ogarniać to tu, to tam, żeby jak najszybciej stąd zawijać, bo jak patrzyłem wczoraj jeszcze pogodę, to 4 najbliższe dni mają wyglądać w taki sposób, że może być wielki deszcz i w ogóle i burze i o, będzie ciężko dość. O, to jest różnica. Tu jest suchy mech, sucha podłoga, zakryta była dywanami z worków, a tu jest mokra, także to jest jedna wielka, że tak powiem, przepaść. Lało całą noc, no ale nic, trzeba teraz się szybko pakować i lecimy dalej w drogę, żeby coś ogarnąć na następną nockę. Może uda mi się dojść do tego Solca Zdrój, chociaż jeżeli dzisiaj też w dzień będzie padał deszcz, to w to troszeczkę wątpię, bo nie mam zamiaru iść w ostre ulewy, tak jak ostatnimi czasy. Tam niedaleko mamy tutaj, gdzie jest jaśniej, na tej wysokości mamy drogę i ogólnie do tej pory od godziny 6:00 przejeżdżał pierwszy pojazd. Nie wiem, co to było, bo miałem tropik zakryty. Pierwszy pojazd i od 6:00 przejeżdżały ich 3. No ale jak widać, żyje. Nikt się w sumie nie zatrzymywał, nikt nie podchodził i pojechali dalej. Wszystko było w porządku. Nie było opcji takiej, żeby mnie nie było widać z tej drogi. Na bank było widać. No ale polecieli sobie dalej i myślę, że to byli ludzie, którzy prowadzą tutaj wycinkę czy coś takiego. Także dobra. Lecimy w drogę i powodzenia. Jest godzina 10:00. Wyszedłem właśnie z miejscóweczki. Lecimy na Pacanów. 24 km do Pacanowa. I pamiętajcie, żeby zawsze z takich miejscóweczek zabierać ze sobą śmieci i nie syfić w lesie. Pozdrawiam! Mówi Karol z Buta po Planecie. Godzina 11:28. Jest sobota. Przygotowujemy się na niedzielę. Trzeba będzie wziąć 2 razy więcej niestety żywności niż każdego innego dnia. No nic.
miejscowość Połaniec. Jak zawsze, zawsze po takich sobotnich zakupach jestem przeciążony, a plecak pęka w szwach. Ciężko jest iść, najprawdopodobniej nie dojdę dzisiaj nawet do Pacanowa. Nie wiem, ciężko będzie. A jeszcze jak zacznie padać po drodze, to już w ogóle jest wykluczony. Nie. Kraków. 113. Mówię troszeczkę już zmartwionym głosem może, ale nie martwi mnie to, że jest 113 km do Krakowa. I tak będziemy starali się omijać Kraków. Chodzi tu o to, że coś tam kropi, coś tam lekko namacza rzeczy. Ja nie wiem, czy zatrzymywać się i ubierać się w te wszystkie płaszcze i w ogóle, czy nie. No, mam nadzieję, że się nie rozpada mocno, bo do tego, do Pacanowa zostało jakieś jeszcze 10 kilometrów, ale bardziej takich 18 niż 13. Pacanów, 6 kilometrów, Kraków 108. Pacanów, to pierwszy znak, który pokazywał, za ile będzie w ogóle Pacanów. To nie jest taka aż totalnie malutka miejscowość, ale jest bardzo rozwinięta. Ja z tego, co pamiętam, w zeszłym roku, jak tam byłem, to ceny są w każdym sklepie są strasznie ogromne. No ale to chyba ze względu na to, że wykorzystują fakt, że stamtąd jest to znaczy, że tam dotarł koziołek Matołek i w ogóle. No nic, sam zastanawiałem się, mimo to, że 6 km zdaje się, jakby to było rzut beretem, to sam zastanawiam się, czy w ogóle tam zachodzi dzisiaj, czy nie, bo właśnie tak jak mówię, jest ta godzina teraz 16:08 i nie wiem, co tu zrobić. Zobaczymy, ale raczej pewnie zajdę. No i proszę Państwa, jesteśmy w Pacanowie, osiągnęliśmy to. Choć nie jak koziołek Motołek, nie kończy się tutaj nasza podróż, a wręcz zaczyna taki począteczek. I plan jest, powiem Wam taki, że wchodzimy do Pacanowa tylko na chwilę, dosłownie, do jednego sklepiku i zbaczamy od razu z Pacanowa. Nie zachodzę dzisiaj, postanowiłem wcześniej, że nie zachodzę dzisiaj do centrum, jutro dopiero tam zajdziemy i zobaczymy co i jak, zrobimy jakieś fotki może z koziołkiem Matołkiem i w ogóle. No, a dzisiaj będziemy powoli kończyć dzień, nie zachodzę do centrum, dopiero jutro, tak jest. Pacanów się drugi raz zaczyna? Nie wiem, o co chodzi, ale w każdym razie chciałem jeszcze wspomnieć, że będziemy wychodzić z Pacanowa ze względu na to, że jak tam jest te centrum czegoś, to centrum bajki, coś takiego, a jest godzina już w 17:30, więc wszystko praktycznie będzie zamknięte, będzie niewielu ludzi naokoło i w ogóle, chociaż i tak nie jestem pewien, czy jutro jako niedziela będzie otwarte, więc nie wiadomo, no ale... Będziemy już szukać miejscowy do noclegu, jak tylko zawrócę z tego sklepu, bo jeszcze go nie odwiedziłem. No i przypomniało mi się jeszcze coś. Już trzeci dzień z rzędu używam koszuleczki tej high-tech, którą kupiłem w Sandomierzu. I powiem Wam, że ciągle jest duszno, mokro, jestem ciągle spocony i w ogóle nie są to najsmaczniejsze tematy do obgadania, ale do czego dążę? Ona nadal nie wydaje żadnego zapachu. Ja powiem Wam, że jeżeli kiedyś w życiu sklepy Martys i firma ubrań high-tech byłaby moim sponsorem, to wymyśliłem nawet dla ich elegancką reklamę. No ale na razie jej nie przedstawię, dopóki nie zawrzemy współpracy. Jest mój idol i prekursor podróży. Właśnie dlatego też chciałem właśnie jutro zajść, bo może byłoby jaśniej. Jest idol. Doszedłem też do wniosku, że koziołek Matołek miał nieco łatwiej niż ja ze względu na to, że koziołek w swojej podróży mógł po prostu sobie stanąć na jakiejś łące i je pojeść trawę, a ja muszę poświęcić na żywność cały ten plecak, więc nie jest to najlepsze rozwiązanie. Idziemy poszukać centrum bajki i dalej jazda. Pacanów, centrum bajki. Jak tu idę, to normalnie morda mi się cieszy. Jest to tak pięknie. Wszystkiego rodzaju murale z różnych bajek, graffiti. Wszystko idealnie. Idealnie kreska w kreskę oddaje to, co było kiedyś na bajkach. Mamy tutaj postacie nawet z jednej moich pierwszych kreskówek, najlepszych jakie były, czyli Dzieje Baltazara Gąbki. Oto jest Smok Wawelski, Bartłomiej Bartolini, Zielona Pietruszka, Don Pedro. Niesamowite miejsce. Piękne, piękne jest. Mamy mnóstwo atrakcji. Można wpaść tutaj z dzieciakami, jedno z lepszych miejsc, jakie chyba można by odwiedzić. Pacanów. Tak jest. Chociaż prawda jest o dzieciach troszeczkę taka, że może i większość na dzień dzisiejszy dzieci wolałoby coś w stylu oglądanie TikToka niż rozgrywek fizycznych, ale jeżeli są jakieś dzieci z pasją, to tutaj jest świetne miejsce.
pozdrawiam. A, jeszcze chciałbym dodać, że miałem się dzisiaj nie stawiać w Pacanowie, ale jednak tak wyszło, bo tak wyszło. Dodam jeszcze, że są tutaj różnego rodzaju budyneczki, w których w sumie nie za bardzo wiem nawet, co się dzieje, bo tam nie byłem. I powiem wam, że jeżeli będziecie mnie wystarczająco wspierać, to w przyszłości do takich właśnie budyneczków będziemy jak najbardziej zachodzić. A póki co, nie będziemy tam się nawet stawiać, bo tam się płaci. O, tam jest drugi jakiś budyneczek. Nie mam pojęcia, co tam się dzieje, bo to jest wstęp płatny, także pozdrawiam. Jest godzina 19:19. Siedzę sobie o w takiej pozycji, a nie innej, bo musiałem przyściutko rozkładać na bardzo, bardzo, ale to bardzo szybko. Jak słychać coś tam po daszku, to pada solidny deszcz. Może to nazwałbym już nawet ulewą i właśnie w takim też stadium się rozkładałem. Jest... Nie lubię tak się rozkładać, no ale trzeba będzie po ciasności się tutaj jakoś ogarnąć, porozkładać, no i jakoś przetrwać tą nockę. Prawda jest taka, że jest burza. O, ja paruję. Tego nie będzie widać na pewno na kamerze, ale paruję. No i jutro wyruszamy jakoś w stronę, nie wiem czego dokładnie, wiem, że lecimy na Katowice, a tymczasem pośmialiśmy się z Koziołkiem Matołkiem, skończyliśmy w ulewie, dzieje się, dobranoc.